Sprzedając nieruchomość gruntową, sprzedajemy z automatu znajdujący się na niej budynek i w akcie notarialnym sprzedaży nie musi być dodatkowej wzmianki, że oprócz nieruchomości gruntowej sprzedajemy jeszcze budynek. Nabywca nieruchomości rolnej ma 5-letni zakaz zbywania takiej nieruchomości. Dzień dobry, Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto, kanał o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Mateusz Kaczmarek. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa i dziękuję za zaproszenie. Pozwoliłam sobie zaprosić Pana Mateusza z tego względu, że jest po pierwsze prawnikiem, a po drugie specjalistą od nieruchomości. I to bardzo takim wyspecjalizowanym specjalistą, a szczególnie zajmuje się nieruchomościami gruntowymi. Także jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj porozmawiamy o nieruchomościach gruntowych. Zrobimy więc, myślę, że takie wprowadzenie do tematu zakupu i sprzedaży nieruchomości gruntowych. Jeżeli będzie Pan tak uprzejmy i podpowie, gdzie znajdziemy taką podstawową definicję nieruchomości gruntowej, bo myślę, że wiele osób podświadomie czuje, rozumie, co to jest, ale tak naprawdę usystematyzujmy sobie tę wiedzę. Definicja nieruchomości gruntowej wynika z artykułu 46 Kodeksu Cywilnego, który mówi m.in., że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. I nieruchomość może składać się z jednej albo kilku działek. I w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęła się zasada, że jeśli mamy dla nieruchomości założoną księgę wieczystą, to obowiązuje zasada jedna księga wieczysta, jedna nieruchomość. Czyli dla przykładu, jeśli mamy dwie działki sąsiadujące ze sobą, bez założonej księgi wieczystej, to w rozumieniu prawa są one jedną nieruchomością, ale jeśli dla tych samych dwóch działek będą założone dwie osobne księgi wieczyste, no to już mamy do czynienia z dwiema odrębnymi nieruchomościami. No może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy trzy działki niesąsiadujące ze sobą, ale są w jednej księdze wieczystej. No to wtedy są one jedną nieruchomością składającą się z trzech działek. No i ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko takie prawnicze żonglowanie słowami, ale proszę mi uwierzyć, że w praktyce obrotu ma to znaczenie, a zwłaszcza gdy w grę wchodzi akrobatyka, jaką jest obrót nieruchomościami rolnymi. I może w tym miejscu jeszcze taka jedna uwaga. Budynki nie są osobnymi od gruntu nieruchomościami, tylko częściami składowymi gruntu. Co prawda prawo przewiduje w tym zakresie kilka wyjątków, ale tak co do zasady budynek dzieli los gruntu, czyli sprzedając nieruchomość gruntową sprzedajemy z automatu znajdujący się na niej budynek i w akcie notarialnym sprzedaży nie musi być dodatkowej wzmianki, że oprócz nieruchomości gruntowej sprzedajemy jeszcze budynek. Naprawdę? O to mnie Pan zaskoczył. Szczerze mówiąc, zazwyczaj spotykałam się z aktami notarialnymi, gdzie jest informacja, bo są wypisy, wyrysy, prawda? Na podstawie tych dokumentów są sporządzane akty notarialne. Tak. Zazwyczaj są informacje, że nieruchomość jest zabudowana takim i takim budynkiem, ale to nie zmienia faktu, że nawet gdyby w akcie notarialnym nie było w ogóle informacji o budynku, no to i tak sprzedajemy nieruchomość gruntową razem z budynkiem. Okej, czyli ten akt notarialny byłby ważny, przyjmujemy. Tak. Ja tutaj jeszcze zapytam się o taki proces scalenia działek, bo tutaj była mowa o tym, że mogą być małe działki na przykład, prawda? Jedna, druga, trzecia działka, każdy ma swoją księgę wieczystą i w sumie one są tak małe i do niczego nie przydające się, że być może warto łączyć te działki. Czy to jest trudny proces, łączenie działek w jedną całość? Na pewno może być to proces długotrwały. Jeszcze w zależności od tego, czy mówimy o połączeniu tych działek w jednej księdze wieczystej, czy o połączeniu kilku działek geodezyjnych w jedną działkę geodezyjną, no bo to są oddzielne procedury. Okej, czyli tutaj podpowiadamy, że jest taka możliwość i jeżeli ktoś będzie miał tutaj ogromną potrzebę, to albo, no myślę, że podlinkujemy tutaj kontakt do Pana Mateusza, żeby się podpytać więcej w tym zakresie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która myślę, że szalenie interesuje słuchaczy. Większość osób myślę, że zdaje sobie sprawę, czym jest działka budowlana, a czym jest działka rolna, ale tutaj ten podział myślę, że warto, żeby tak bardzo solidnie wybrzmiał. Jeżeli mówimy o działce budowlanej, to co powinniśmy mieć na myśli, a jeżeli o działce rolnej, to co? Okej, to może zaczniemy od działki rolnej. To w rozumieniu kodeksu cywilnego nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, jak to mówi kodeks cywilny, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Natomiast ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że pod pojęciem działki budowlanej rozumie się działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. No i może tyle z prawniczych definicji, a teraz jak w praktyce odróżnić działkę rolną od budowlanej? No to przede wszystkim sprawdzamy przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. No i tereny zabudowy mieszkaniowej są zazwyczaj w planie oznaczone literą M i mogą to być tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy rekreacyjnej albo letniskowej. Natomiast działki rolne mają w planie zazwyczaj oznaczenie R i mogą to być tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, tereny zabudowy związanej z rolnictwem albo na przykład tereny akwakultury i obsługi rybactwa. Działki mogą mieć też mieszane przeznaczenie i tutaj taka jedna uwaga, samo przeznaczenie działki w planie pod zabudowę nie oznacza jeszcze, że na 100% dostaniemy pozwolenie na budowę, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, liczy się też wielkość działki, jej cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Jeśli nie ma planu na danym terenie, no to sprawdzamy, czy dla działki jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, czyli popularna WZ-ka. No bo wtedy ona określa kryteria zabudowy. Jeśli nie ma ani WZ-ki, ani planu, no to sprawdzamy zapisy w ewidencji gruntów i budynków. I w ewidencji gruntów i budynków za użytki rolne uznaje się grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, sady, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod stawami i grunty pod rowami. I one są oznaczone symbolami odpowiednio R, EU, PS, SBR, LZR, WSR i W. Natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane są oznaczone w ewidencji jako tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy albo tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i mają one odpowiednio oznaczenie B, BA, BI, BP albo BZ. Jeśli byśmy mieli konflikt pomiędzy zapisami w planie i w ewidencji, dajmy na to w planie mamy przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji mamy grunty orne, no to pierwszeństwo ma w tym przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Który też może się na przestrzeni czasu zmieniać na danym terenie, bo one są wprowadzane, są uchwalane, prawda? To jest dosyć... może niepłynne, ale trzeba bardzo dobrze dowiadywać się w danym urzędzie, czy już zaistniał taki dokument, bo nam się zdarzyło na przykład tutaj w Warszawie, przekształcaliśmy lokal użytkowy w mieszkalny, już byliśmy przy końcu procesu przekształcenia i pojawił się miejscowy plan zagospodarowania, który spowodował, że musieliśmy ponownie złożyć dokumentację, więc na to Państwa szalenie uczulam, żeby sprawdzać te dokumenty. I wydaje mi się, że to, co Pan powiedział, a wręcz jestem przekonana, ta definicja, te elementy definicji, czyli kształt działki, dostępność do drogi publicznej, każdy z tych elementów jest szalenie istotny. Jeżeli one nie są spełnione, to tak naprawdę mamy działkę o niższej wartości albo działkę, na której nie zrealizujemy swoich planów i zamierzeń, czy to inwestycyjnych, czy może nawet rolnych. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że kilka razy zdarzyło mi się kupić działkę, czy wygrać na przetargu działkę, która nie miała dostępu do drogi i drodzy Państwo, to jest proces, który zazwyczaj szacujemy na 2-3 lata, żeby taką drogę ustanowić, bo jest to możliwe, natomiast jest to proces bardzo długotrwały. Więc na to zwracamy uwagę. W takim powszechnym obrocie podejrzewam, że nie jest to raczej praktykowane, żeby sprzedawać działkę bez dostępu do drogi publicznej. Raczej nie. Chociaż w niektórych miejscach Polski zdarzają się sytuacje, że sądy podchodzą tak zdroworozsądkowo do sprawy i wpisują nowego właściciela do działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej. Tak, taka sytuacja jest możliwa. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, jak wiele elementów, jeżeli tutaj decydujemy się kupić działkę, czy to rolną, czy budowlaną, należy sprawdzić, bo drodzy Państwo, jeżeli popatrzycie na przykład na zakup przysłowiowego mieszkania, to w takiej najprostszej, klasycznej sytuacji mamy sprzedającego, mamy kupującego i sprzedający przynosi podstawę nabycia do notariatu, czyli na przykład akt notarialny, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz spółdzielni czy wspólnoty, zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany i w zasadzie można by taką nieruchomość kupić. Natomiast tutaj przy gruntach jest dużo więcej elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. I załóżmy, że mamy taką potrzebę, chcemy kupić grunt, czy rolny, czy budowlany i sprzedający przynosi nam szereg dokumentów, o których już częściowo wspomnieliśmy. Gdzie szukać najważniejszych informacji dla nas, jeżeli już dostaniemy wypisy, wyrysy i jak odczytywać może te informacje? Może przy działce powiedzmy, jakie są podstawowe dokumenty, które powinniśmy otrzymać, jeżeli chcemy kupić taki grunt? No to podstawowymi dokumentami to będzie na pewno numer księgi wieczystej, o ile można go uznać za dokument, ale to jest podstawa. Później wypis z rejestru gruntów, no i wypis z rejestru gruntów można uzyskać w starostwie, a w miastach na prawach powiatu w Urzędzie Miasta, w Wydziale Geodezji, a jeśli przedmiotem obrotu byłaby tylko jedna z działek w Księdze Wieczystej, no to oprócz wypisu będziemy też potrzebować wyrys z mapy ewidencyjnej i te dokumenty powinny być opatrzone klauzulą, że są przeznaczone do wpisów w Księdze Wieczystej. Poza tym powinniśmy mieć zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie, no i takie zaświadczenie możemy uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy, zaświadczenie o rewitalizacji, czyli zaświadczenie, z którego będzie wynikać, czy działka jest położona w obszarze rewitalizacji i czy na takim obszarze jest ewentualnie zastrzeżone dla gminy prawo pierwokupu, albo czy działka jest położona w specjalnej strefie rewitalizacji i ten dokument też możemy uzyskać w Urzędzie Gminy lub Miasta. Zaświadczenie o lasach, czyli zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. I to jest o tyle istotne, że tutaj w grę może wchodzić prawo pierwokupu nadleśnictwa, jeśli działka byłaby objęta takim planem albo taką decyzją. I tutaj taka jedna uwaga. Co prawda ostatnia nowelizacja ustawy o lasach dopuściła sporządzanie aktu notarialnego bez tego zaświadczenia na same oświadczenie sprzedającego, ale biorąc pod uwagę, że sprzedaż z pominięciem ustawowego prawa pierwokupu jest nieważna, no to chyba jednak warto się pofatygować i wyciągnąć to zaświadczenie, zwłaszcza że to zaświadczenie wyciąga się w starostwie, a wizyta w starostwie i tak nas nie ominie, no bo musimy wyciągnąć chociażby ten wypis z rejestru gruntów. Kolejnym dokumentem, no to jest podstawa nabycia nieruchomości, czyli dokument, z którego wynika nasze prawo własności. Takich pozostałych dokumentów, które nie zawsze występują, to na przykład jeśli nieruchomość była nabyta w drodze spadku lub zasiedzenia i to bez jakiejś cezury czasowej, to będziemy potrzebować zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego, że nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, albo że podatek został zapłacony, albo że zobowiązanie wygasło w wyniku przedawnienia. I takie samo zaświadczenie będziemy potrzebować w przypadku nieruchomości, która została nabyta w drodze darowizny, polecenia darczyńcy albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tym, że w tych wypadkach to tylko jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku. I takie zaświadczenie jest o tyle konieczne, że notariusz ma zakaz sporządzenia aktu notarialnego, który wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli nie przedłoży mu się takiego zaświadczenia. Z takich dokumentów, które co prawda nie są obowiązkowe, ale mogą być ważne z perspektywy kupującego, no to mapa zasadnicza, na której możemy zobaczyć sieć uzbrojenia terenu i ewentualnie zaświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej, jeśli mamy w tym zakresie jakieś wątpliwości. Czyli tych dokumentów jest nieco więcej niż przy zakupie mieszkania. Jak wygląda standardowo czasokres, w którym pozyskuje się takie dokumenty? Bo jeżeli mówimy o mieszkaniu, w którym jest prosty stan prawny, właściciel opłaca wszystkie opłaty, to możemy sobie przyjąć, że będzie to kilka dni, a może nawet tydzień na zebranie takich dokumentów. A jeżeli tutaj musimy od starostwa do gminy się przemieszczać, to średnio, Pana zdaniem, plus minus, ile może trwać zebranie tych dokumentów? Zazwyczaj tydzień wystarczy. Zależy jeszcze, jakie to są dokumenty, bo jeśli to są tylko wypisy, wyrysy, przeznaczenie, no to z tymi dokumentami raczej nie ma problemów. Jeśli w grę wchodzi zaświadczenie naczelnika urzędu skarowego, no to urząd skarowy ma na to 7 dni i zazwyczaj nie wydaje ani dnia wcześniej. Bardzo pilnują tego 7-dniowego terminu, żeby nie wydać tego zaświadczenia przypadkiem dnia wcześniej. Czyli drodzy Państwo, tutaj musicie się uzbroić w cierpliwość, że będzie to minimum 7 dni, być może nawet 2 tygodnie, żeby zgromadzić pełnię dokumentów do zakupu, sprzedaży takiej nieruchomości. Jeszcze chciałam podpytać, działka budowlana. Czy tutaj, jeżeli mamy taką potrzebę, decydujemy się, że chcemy być właścicielem działki budowlanej z tych czy innych powodów, mamy ograniczenia przy zakupie takiej działki, oprócz finansowych oczywiście? No, jeśli chodzi o działkę budowlaną, no to tutaj dla obywatela polskiego przynajmniej nie ma ograniczeń. Ograniczenia dotyczą jedynie cudzoziemców. No i kto jest cudzoziemcem? Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Czyli jeśli ktoś ma więcej niż jedno obywatelstwo, w tym obywatelstwo polskie, no to nie jest cudzoziemcem i nie dotyczą go ograniczenia. Cudzoziemcem jest też osoba prawna mająca siedzibę za granicą albo nieposiadająca osobowości prawnej spółka utworzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne, które są cudzoziemcami, która ma siedzibę za granicą, no i osoba prawna i spółka handlowa, która ma co prawda siedzibę w Polsce, ale jest kontrolowana przez cudzoziemców. I w przypadku cudzoziemców może być niezbędne uzyskanie zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji do nabycia takiej nieruchomości, ale ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje też szereg wyjątków. Między innymi nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia przez obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okej. A jeżeli mówimy o ziemi rolnej, tutaj przyszła nam taka myśl do głowy, że chcemy zostać właścicielem nieruchomości rolnej. Jakie tutaj mamy ograniczenia? Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi reguluje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, pieszczotliwie nazywana UKUR-em. I w praktyce przyjęło się, że na użytek UKUR-u, jeśli chociaż niewielka część nieruchomości ma charakter rolny, to kwalifikujemy taką nieruchomość jako rolną i stosujemy do niej ograniczenia w obrocie przewidziane UKUR-em. Czyli dla przykładu działka 6000 m2, 5900 m2, mieszkaniówka 100 m2, rola. No i mimo, że może nie być problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę, to do takiej działki stosujemy UKUR. Wiem, że to może się wydawać trochę wbrew zdrowemu rozsądkowi, no ale widać, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodzi z założenia, że na 100 m2, no to już można prowadzić, no nie wiem, na przykład całkiem sporą plantację bambusa. Jak często zdarzają się przypadki, w których KOWR korzysta z tego prawa pierwokupu? Może to jest, nie wiem, jakiś przedział może? Może właśnie najpierw jeszcze powiedzmy sobie dokładnie, jakie są przedziały i ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Jeśli nieruchomość ma powierzchnię poniżej 3000 m2, czyli do 2999 m2, no to taką nieruchomość może kupić każdy bez ograniczeń i takich nieruchomości w ogóle nie dotyczy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. No i tutaj pewnie niektórym mogłaby się zaświecić lampka, że to w takim razie wystarczy podzielić nieruchomość na części mniejsze niż 4000 metrów, no i nie ma problemu. Ale od razu uprzedzam, że poza kilkoma wyjątkami to ustawa o gospodarce nieruchomościami zakazuje podziału nieruchomości rolnych na części mniejsze niż 3000 metrów. Pomiędzy 3000 m2 a 9999 m2 to działkę może kupić każdy, ale KOWR-owi przysługuje prawo pierwokupu takiej nieruchomości. Bez ograniczeń można też kupić tak zwaną działkę siedliskową, a dokładnie to grunt rolny zabudowany o powierzchni do pół hektara. O ile taki grunt w dniu 30 kwietnia 2016 roku był zajęty pod budynki, budowle i urządzenia, które nie są wykorzystywane do produkcji rolniczej, i taki grunt możemy wtedy nabyć wraz z gruntami do niego przyległymi, umożliwiającymi właściwe jego zagospodarowanie, oraz z ogródkiem przydomowym. A od 1 hektara no to może kupić już tylko rolnik indywidualny. No jeśli chodzi o wykonywanie tych praw pierwokupu, to ja osobiście w przeciągu okresu, od kiedy wyszła ta nowelizacja w 2016 roku, to ja osobiście w swojej praktyce nie miałem wykonania prawa pierwokupu, czyli widać, te prawa pierwokupu nie są jakoś bardzo często wykonywane. Mhm. Jednak trzeba zwrócić się przy umowie sprzedaży z zapytaniem do KOWR-u, czy będą korzystać, prawda, z tego prawa pierwokupu, i to może wydłużyć trochę przeniesienie własności. To... Na czym polega prawo pierwokupu i kiedy może wystąpić? Generalnie najczęściej prawo pierwokupu występuje, jeśli działka jest położona na obszarze rewitalizacji i uchwała Rady Gminy zastrzega prawo pierwokupu, albo działka jest położona na specjalnej strefie rewitalizacji, no wtedy pierwokup ma gmina. Ewentualnie jeśli działka niezabudowana została uprzednio nabyta od Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, no to wtedy też mamy prawo pierwokupu gminy. Jeśli działka byłaby w ewidencji oznaczona jako las, albo byłaby w planie przeznaczona do zalesienia, albo w decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie jeśli działka byłaby objęta tym uproszczonym planem urządzenia lasu albo decyzją z zakresu wyznaczającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, no to wtedy możemy mieć pierwokup nadleśnictwa. No to nie są oczywiście wszystkie pierwokupy, ale no to są zdecydowanie najczęściej występujące, poza tym pierwokupem KOWR-u, o którym już sobie mówiliśmy. Jeśli jakiemuś podmiotowi przysługuje prawo pierwokupu, to najpierw notariusz sporządza warunkową umowę sprzedaży, zawiadamia się uprawnionego do pierwokupu i on ma wtedy miesiąc na wykonanie prawa pierwokupu. Jeśli złoży oświadczenie, że nie korzysta z prawa pierwokupu albo upłynie mu ten termin, no to wtedy sporządza się umowę przeniesienia własności. Ale jeśli uprawniony skorzystałby z prawa pierwokupu, no to wtedy nabywa nieruchomość za cenę z warunkowej umowy sprzedaży. No od tego jest też kilka wyjątków, bo czasem uprawnionemu może przysługiwać prawo do wystąpienia do sądu o określenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej. Tak się może dziać w przypadkach, kiedy cena w akcie byłaby rażąco zawyżona. Ja jeszcze tutaj chciałam podpytać o jedną rzecz, bo myślę, że to nie wybrzmiało aż tak bardzo w naszej rozmowie. Działki leśne. Tutaj było kilka razy wspomniane. I one są przedmiotem obrotu, możemy stać się właścicielem kawałka lasu, prawda? I tutaj możemy sobie to kupić, posiadać, żeby grzyby zbierać, albo możemy w innym celu kupić, na przykład, nie wiem, żeby pozyskiwać drewno, co nam się tam uwidzi na tej działce. Tutaj ograniczenia. I jeżeli z zamysłem kupujemy działkę, która jest lasem, na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę? No tutaj przede wszystkim musimy mieć na uwadze to prawo pierwokupu nadleśnictwa. Tak jak w swojej karierze nie miałem wykonania prawa pierwokupu przez KOWR, no to już przez nadleśnictwo mi się zdarzało. Mhm, także drodzy Państwo, zwracajcie uwagę, bo często właśnie to, co było powiedziane wcześniej, działki mogą mieć mieszane przeznaczenie, czyli mamy trochę roli, trochę działki budowlanej i może się okazać, że tutaj jednak ktoś sobie rości tutaj prawa pierwokupu, co nas szalenie zaskoczy. Myślę, że bardzo dużo osób teraz interesuje się działkami, gruntami i coraz większa jest świadomość obywateli polskich, że tak naprawdę nieruchomości gruntowe, rolne czy budowlane również są ciekawym aktywem, które można przetrzymywać w portfelu. Ale załóżmy, że staliśmy się, czy to w drodze zakupu, czy spadkobrania, właścicielem na przykład siedliska, czy jakiejś ziemi rolnej, ale nasze plany życiowe się zmieniły. Pojawiła się choroba, pojawiły się jakieś inne sytuacje życiowe, które zmuszają nas do sprzedaży tej ziemi rolnej. Czy możemy sobie ją od tak sprzedać? Tak, co do zasady, to nabywca nieruchomości rolnej ma 5-letni zakaz zbywania takiej nieruchomości. I żeby sprzedać taką nieruchomość, no to musielibyśmy się zwrócić do KOWR-u o zgodę i KOWR może wydać taką zgodę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem właściciela nieruchomości albo interesem publicznym. No i tutaj uwaga, interes właściciela musi być ważny, a interes publiczny już nie. I co tutaj może zainteresować widzów, no to taki zakaz zbywania nie dotyczy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miast, jeśli nieruchomość ma mniej niż 1 hektar. I też tutaj taka uwaga, KOWR wychodzi z założenia, że jeśli kupiliśmy nieruchomość rolną, a później utraci ona charakter rolny, na przykład zmieni się plan, albo na przykład taką działkę podzielimy na części mniejsze niż 3000 m2 i nie powinny mieć do niej zastosowania w ogóle przepisy UKUR-u, to co takiej nieruchomości według KOWR-u dalej obowiązuje 5-letni zakaz zbywania, ale wypada tu dodać, że taka restrykcyjna interpretacja jest sprzeczna z poglądami, które funkcjonują w literaturze prawniczej na ten temat. A jakie KOWR ma mechanizmy, jeśli byśmy sprzedali nieruchomość pomimo tego zakazu? No to KOWR mógłby wtedy wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności. Jeśli można, to może jeszcze byśmy na chwilę wrócili, bo sobie powiedzieliśmy o tych ograniczeniach, które wynikają z powierzchni, ale może jeszcze byśmy dodali, kto to w ogóle jest ten rolnik indywidualny, który może kupić tą nieruchomość rolną o powierzchni 1 hektara i więcej. No to za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która po pierwsze jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzi przez ten okres osobiście to gospodarstwo, przy czym gospodarstwo musi mieć przynajmniej 1 hektar roli, czyli tak podsumowując, musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 5 lat zamieszkiwać w gminie, w której położona jest nieruchomość rolna wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, prowadzić gospodarstwo osobiście. I teraz tak, co to są kwalifikacje rolnicze? Wykształcenie rolnicze albo wykształcenie inne niż rolnicze i odpowiedni staż pracy w rolnictwie. I jakie dokładnie wykształcenie jest uznawane za rolnicze i jaki staż pracy trzeba mieć w przypadku innego wykształcenia oraz jakimi dokumentami trzeba to wykazać, to może damy linka, bo tego jest dosyć sporo i nie będziemy tutaj wszystkiego wymieniać. Ale z takich ciekawostek to na przykład wykształcenie wyższe rolnicze to jest weterynaria i architektura krajobrazu. I jeszcze jedna taka rzecz, która może widzów zaciekawić, wymogi dotyczące tego statusu rolnika indywidualnego nie dotyczą na przykład nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym albo upadłościowym. To ja tutaj jeszcze mam pytanie. Załóżmy, że przyjdzie mi do głowy taka myśl, czysto hipotetycznie, ale być może, że sprzedaję wszystkie swoje nieruchomości tutaj w Warszawie i postanowię zostać rolnikiem wielkoobszarowym. I ta gmina, z której ja osobiście pochodzę, być może, a wręcz prawdopodobne jest to, że nie będzie mogła mi zaoferować za 300 hektarów, tak? A już skoro już chcę zostać rolnikiem, to chcę zostać wielkoobszarowym i pewnie musiałabym te grunty pokupić po gminach sąsiednich. I co wtedy? Zakładając, że jeszcze nie jesteśmy rolnikiem, tak? Zakładając, że już mam wykształcenie wyższe rolnicze, bo uzupełniłam swoje wykształcenie, zakładając, że już mam siedlisko jakieś minimalne, które było dozwolone i nagle mnie olśniło, będę chciała, no, nie wiem, buraki pastewne czy cukrowe, co tam się opłaca w tym momencie mieć. Nawet jeśli nieruchomość rolną chce kupić rolnik indywidualny, ale jest ona położona nie w gminie, w której ma on miejsce zamieszkania albo w gminie sąsiadującej, no to też KOWR-owi może przysługiwać prawo pierwokupu. No i tutaj też musimy zwrócić uwagę na tą normę obszarową, czyli nie możemy mieć więcej niż 300 hektarów. Tutaj się przyjmuje, że jeśli byśmy mieli więcej niż 300 hektarów, no to na zakup kolejnej nieruchomości też musielibyśmy mieć zgodę KOWR. Ale jest to możliwe, że zaczynam w jednej gminie i później rozlewam się obszarami na kolejne gminy, prawda? Tak, jest to możliwe, tylko no, trzeba uwzględnić to prawo pierwokupu. Tutaj może jeszcze taka jedna uwaga, bo co prawda ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie obejmuje nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 3000 m2. I KOWR na początku próbował lansować taką tezę, że bierzemy pod uwagę nieruchomość pod kątem funkcjonalnym, ale w praktyce przyjęło się, że stosujemy tą zasadę, o której już wcześniej mówiliśmy, a która wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, czyli że jedna księga wieczysta, jedna nieruchomość, czyli jeśli dwie działki sąsiadują ze sobą, dwie działki po 2000 m2 rola sąsiadują ze sobą, ale mają dwie osobne księgi wieczyste, no to możemy kupić je bez ograniczeń, mimo tego, co na początku próbował lansować KOWR, że tą powierzchnię powinniśmy zsumować. Jedna księga wieczysta, jedna nieruchomość. Te ograniczenia mają też zastosowanie do obrotu udziałami w nieruchomościach rolnych. Czyli dla przykładu, jeśli działka rolna ma 8000 m2 i kupuje udział, powiedzmy 1/4 w takiej nieruchomości, no to teoretycznie 1/4 z 8000 to by było 2000, więc mniej niż 3000 m2, prawda? No ale tutaj bierzemy pod uwagę powierzchnię całej nieruchomości, w której kupujemy udział, bez względu na wielkość tego udziału. Czyli jest to szalenie interesujące, czyli zwróćcie Państwo uwagę też, jeżeli będziecie spadkobiercami albo gdyby ktoś oferował Wam właśnie zakup udziału w nieruchomości, czy tutaj będziecie mogli coś z tym udziałem podziałać, czyli podzielić ziemię albo nie podzielić, bo przepisy na to nie pozwalają. Myślę, że tutaj powoli będziemy kończyć, bo myślę, że tak dużo wiedzy Pan Mateusz nam przekazał, że czas, żeby ona się nieco uleżała w naszych sercach i umysłach. Jeżeli Państwo będziecie mieli czas i ochotę, to oczywiście piszcie w komentarzach i podlinkujemy bezpośrednio kontakt do Pana Mateusza, żebyście się zwracali z zapytaniami. I mam nadzieję, że Pan Mateusz da się jeszcze zaprosić w niedalekiej przyszłości, żeby nieco rozszerzyć nam tutaj informacje, rzucić światło na to, jak możemy kupować grunty rolne czy grunty budowlane. Także serdecznie Panu dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Dziękuję.